Cześć, dzień dobry. Jeszcze nie opadł kurz po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, jeszcze trwa Kobiecy Tour de France, jeszcze w Polsce trwa tour de Pologne. Tak naprawdę nie zdążyliśmy złapać na dobre oddechu po Tour de France, a już mamy hiszpańską Vuelten. Vuelten z perspektywy ostatnich lat, z perspektywy ostatnich wielkich turów przedziwną, która zapowiada się dość nietypowo ze względu na stawkę zawodników, którzy będą tutaj rywalizowali. O najlepsze. Wyniki. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Wielki Tur jest zawsze w danym czasie najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie, nawet jeśli wszyscy mamy już troszkę dość i nie nadążamy. <laughs> e, powiedziałem o tym, że to będzie dziwna Wuelta, tak, to będzie dziwna Wuelta, ponieważ nie mamy tutaj tych topowych graczy, nie mamy Pogaczara, nie mamy Finegora, nie mamy Eventpula, za to mamy Roglicza, ale Roglicz po przygodach znów po kontuzji, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że Roglic wracający po kontuzji potrafi podnosić się szybko, dochodzić do wysokiej dyspozycji tym bardziej, że ta wuelta będzie troszkę sprzyjała łapaniu formy, czy dochodzeniu do dyspozycji w trakcie, jeśli tylko Primoż Roglicz nie straci za dużo na pierwszej czasówce i na pierwszym górskim etapie, który jest dnia czwartego, to mamy tutaj układ trasy typowy dla Giro d'Italia, czyli narastające trudności no i ich kumulacja w ostatnim tygodniu, więc tak naprawdę to co wydarzy się w pierwszym, niekoniecznie musi odzwierciedlać sytuację na mecie w Madrycie. Jeśli chodzi o nietypowe albo takie highlighty, rzeczy, które można wypunktować na które można zwracać uwagę, no to mamy podróż z Lizbony do Madrytu, zatem ze Stolicy z Portugalii, do stolicy Hiszpanii, to jest w jakiś tam sposób ikoniczne. Jeśli mówią tutaj o ikonicznych rzeczach, no to czasówka, otwierająca wyścig, czasówka w Lizbonie, będzie rozgrywana o zachodzie słońca, co pokazuje, że ludzie nie uczą się na własnych błędach. Co prawda będzie to czasówka indywidualna, ale nie wiem czy pamiętacie to, co wydarzyło się rok temu. Otwierająca w tę czasówka drużynowa, rozgrywana była również o zachodzie słońca. No i organizatorów zaskoczyła zmiana pogody. Przyszła burza, było kompletnie ciemno. Zawodnicy jechali na rowerach czasowych w drużynach w zapadających ciemnościach i deszczu. Nie widzieli absolutnie nic. Co więcej, potem wracali do wozów technicznych również po ciemku, nieoświetlonymi rowerami po ciemnych ulicach no to był jakiś dramat no więc w związku z tym, ponieważ wylało się tutaj troszkę szamba na organizatorów Vuelty postanowili zrobić to jeszcze raz hello no więc zaczynam od takiego śmiesznego akcentu skoro już zacząłem mówić o trasie to powiem o trasie tegoroczna Vuelta wypunktowałem sobie Kilka etapów, no będzie ich całkiem sporo. Mm które będą mogły decydować o tym, jak ułoży się klasyfikacja generalna. Oczywiście Vuelta jest wyścigiem bardzo górzystym. Zawsze Vuelta jest wyścigiem bardzo górzystym w tym roku, co istotne. Jest wielkim turem z największą liczbą metrów przewyższenia. Velofacts estymuje, że to będzie około 60 tysięcy metrów w pionie, wyraźnie więcej niż Tour de France, który miał trochę ponad 50 i wyraźnie więcej niż Giro, który miał 45, co poniekąd pokazuje... No, że Tadej Pogaczar miał ułatwione w cudzysłowie zadanie wygrywając dubletu i trafił dokładnie na ten moment, kiedy to było bardziej możliwe? Bo zarówno Giro, jak i Tour nie były hardkorowe. Hardkorowa jest Vuelta, Natomiast co jest istotne, to tutaj kolarze nie będą wjeżdżali powyżej 2000 metrów, Natomiast jak to na Vuelcie będą się mierzyli z ekstremalnymi? z nami, których będzie dużo i tak naprawdę wypunktowałem dwie czasówki otwierającą w Lizbonie, zamykającą w Madrycie a oprócz tego etapy górskie które mogą być decydujące natomiast żebyście nie mieli wątpliwości to nie są wszystkie górskie etapy okazji dla sprinterów na Vuelcie jak to na Welcie jest bardzo, bardzo niewiele zatem wspomniałem czasówka, etap numer 1, numer 1 12 km w Lizbonie etap numer 4 to jest meta na podjeździe. Etap numer 9, czyli widzicie, tam będą po, po, po drodze górki, pagórki, nawet finisze na, na mniejszych podjazdach. To będzie ekscytujące, będzie walka o bonifikaty, będzie walka klasykowców, ale bądźmy poważni, tutaj nie będą powstawały duże różnice i raczej to nawet nie będzie kwestia przegrywania wyścigu, tylko mm, ewentualnie jakiś strat, które potem można odrobić. Etap 9 do granady z metą na zjeździe, co prawda, ale chwilę przed metą. Podjazd Hazalanas, ciężki podjazd, na którym może dojść do selekcji. I taka naprawdę konkretna selekcja to jest etap 13, meta na podjeździe Ankares. Potem etap 15 i teraz to już będzie skalować Etap 15, meta na podjeździe Kuitunegru, bardzo stromy. Meta etapu 16, no to kultowy podjazd Ewuelty Lagos da Covadonga. Etap 19, również ciężki, stromy podjazd Moncavillo. I teraz weźcie poprawkę, to jest 19. 15, 20, 21, trzy ostatnie etapy, naprawdę super, super ciężkie, etap 20 z metą na Picon Blanco, również super ciężki podjazd i etap 21 w Madrycie, czasówka prawie 25 km, więc mamy 15, 16, 19, 20, 21, no i myślę, że nawet właśnie jeśli zakładając, że Primoż Roglic nie jest w aż tak dobrej dyspozycji, po kontuzji odniesionej naturze, to on będzie miał trochę czasu, żeby się pozbierać i ewentualnie odrabiać straty i to dotyczy wszystkich. W związku z tym tutaj będą się liczyli zawodnicy, którzy są wytrzymali, a równocześnie muszą być dynamiczni, no bo te weltowe podjazdy są strome, wymagają nie tylko wytrzymania tego bólu mięśni rozrywanych przez kilkunastu kilkunastu, czasami nawet 20% podjazdy, ale wymagają też tego, żeby z dnia na dzień się regenerować i wytrzymywać te wszystkie trudności. No i tutaj wytrzymać y, tę kumulację zmęczenia, która może nie będzie się w pierwszych tygodniach, w pierwszych dwóch tygodniach wyra wyrażać super ciężkimi etapami, y, że to nie będą właśnie przejazdy przez wielkie przełęcze ponad 2000 metrów, ale to będzie wchodziło w nogi i y, Podejrzewam, że w tym ostatnim tygodniu no będziemy oglądali strzał za strzałem i zawodników, którzy, którzy po prostu tego nie wytrzymują, puszczają korby, wycofują się, chorują. To będzie próba wytrzymałości, ze względu właśnie na tę kumulację przewyższenia, bo 60 tysięcy metrów przewyższenia podczas trzech tygodni to jest jakaś. Straszliwa wartość, ale się nie mylę, to jest w ogóle jedna z najwyższych, od kiedy to jest w jakiś tam sposób szacowane i mierzone, przynajmniej od jakichś wczesnych dwutysięcznych. No i wspomniałem Roglicza, trzeba, trzeba tutaj przejść przez listę najmocniejszych, najmocniejszych zawodników. Jeśli mamy zawodników, którzy mogą powalczyć w klasyfikacji generalnej... Mamy nietypową sytuację, no bo mamy naprawdę fajną, wyrównaną listę startową, natomiast bez wyraźnego faworyta, nawet bez takiej sytuacji, że możemy mówić tutaj o jakimś pojedynku. Oczywiście. Ekipa Emiratów przyjeżdża w bardzo mocnym składzie, ale tutaj problemem może być to, kto będzie, kto będzie liderem. Natomiast no, nie przechodząc przez drużyny, tylko faktycznie przez tych topowych zawodników. Mamy Adama Jejca i Jamal Almeida z Emiratów. Mamy Roglicza z Red Bull Bora Hans Groe, którym myślę, że no, jeśli ta konkluzja, a on, no, Bądźmy szczerzy, nie, nie stawałby na starcie nie myśląc o tym, że może ten wyścig wygrać. Mm, więc trzeba go brać pod uwagę, nawet jeśli początkowo by troszkę tracił. Mamy Carlosa Rodríguez'a, który z osobą, który zawiódł w naturze. Mamy Mikela Landę. Mikel Landa, który potrafi być wytrzymały, który w tym roku zaprezentował super formę na naturze wspierając remku Evenpula i który jedzie w ikonicznej koszulce. Wszystkie Rafy, Palase, Rembrandty Ekipa super. Quick Step jedzie w koszulce, która będzie ikoniczna, która będzie memiczna. Um, po prostu promują e, jeden z klejów sofercy, Sudala, czyli T-Rex, no i Michelanda, i jego koledzy będą jechali w stroju m, z wielkim dinozaurem na przedzie. To nie jest, żeby nie było wątpliwości, to nie jest tak ładna koszulka jak koszulki Wizmy, nawiązujące do Rembrandta na przykład. To nie, to nie jest koszulka tak spektakularna jak um, koszulki Rafy robione dla IF. E, natomiast to, to jest po prostu walnięty w logotyp tego kleju, wielki dinozaur. E, na, na środek koszulki, no bo Patrick Lefebvre no, oszczędza na grafiku, jak zawsze. Ich koszulki są ikoniczne, no bo zawodnicy Sudel Quickstep wygrywają, wygrywają. Grywają ważne wyścigi, ale to nigdy nie są jakieś spektakularne designy, tak tutaj jest też w tym wypadku no i Mikel Landa pojedzie właśnie jako ten dinozaur, więc tak to jest memiczne hmm, czy pożre innych rywali zobaczymy, ale będzie go na pewno będzie go na pewno widać po Landzie mamy Własowa hmm, z Red Bull Bora Hansgrohe więc zobaczymy jak on tutaj się spisze tutaj też z turu musiał się wycofać hmm, mamy Bena O'Connora który ma dość bycia czwartym, zobaczymy jak poradzi sobie, ponieważ drużyna DK Świetnie zaczęła sezon, natomiast Tur miała słaby, nie bójmy się słów, turmiała słaby. Podobnie z Movistarem i Sendriciem Masem dla Movistaru, to jest w ogóle super ważny wyścig, ponieważ oni potrzebują punktów, oni potrzebują punktów, aby nie stracić licencji proturowej, turowej po, po przyszłym sezonie, więc to jest super, super ważne dla, dla Movistaru. W związku z tym nie tylko miejsce w klasyfikacji generalnej, ale i miejsca na etapach. Więc ja się spodziewam tutaj no, łowów na punkty w wykonaniu ekipy Movistaru. Mamy Matthiasa Skielmozę z Lidl Trek. No i mamy Sepakusa. Mamy Sepakusa, który w zeszłym roku wygrał ten wyścig w przedziwnych okolicznościach. Zeszły, zeszły sezon zdominowany przez ekipę Wizmy. No i trudno stwierdzić znaczy nie trudno stwierdzić no, realnie tak ona nas Winegor podarował Sepowi Kusowi. wygraną w zeszłorocznej WELčie. Realnie Winegor był najmocniejszym zawodnikiem na tamtym wyścigu ale to Sepkus taktycznie odrabiający straty w odjeździe, a potem no prowadzony przez Inegora tam było sporo niesnasek między Rogliczem a resztą ekipy. Roglicz poszedł do Bory, czyli do Red Bull Bora Hans Groje po tym sezonie. Na Wizma w tym roku ma sezon słaby. W zasadzie highlight'em tego sezonu jest ten wielki powrót Inegora po kontuzji w kraju Basków na Tour de France i zajęcie drugiego miejsca. I zbytnie nieodstawanie od Pogaczara. Zobaczymy, co zrobi Sepkus. W Burgos pokazywał się z dobrej strony, ale on też miał sezon, gdzie był trapiony problemami zdrowotnymi. Poza tym mamy Magnaltiego, Arensmana, Martina. Daniele Felipe Martineza, który pojechał w świetny Giro, pamiętajmy o tym, Tawida Godi, który tak jak cała grupa ma zawiódł na, na Tour de France. Felix Gala, który też na Tourze no, nie spisał się jakoś super. Ale jest też e, Isaac Del Toro, e, Nadzieja, Teamu Emiratów. Team Emiratów, powtarzam jeszcze raz, w super formie tutaj i w super składzie. E, Jack Hake, Giorgio Ciccone, Theo Gegenhardt, Kian Uyterbrooks... E, Richard Harapas, który nie wiadomo, czy będzie łowił etapy, czy walczył w klasyfikacji generalnej, to jest super wyrównana stawka. I tak jak na Giro i na Turze, w zasadzie po kilku zawodnikach kończyli się pretendenci, czy to do podium, no bo na podium była ta wielka czwórka, która potem stała się wielką trójką. Mm. Czy do pierwszej piątki, czy do pierwszej dziesiątki, to tutaj tych zawodników, którzy mogą być w pierwszej dziesiątce, w pierwszej piątce, może na podium, jest naprawdę bez liku. I to jest sytuacja no, bardzo nietypowa w tym sezonie i w ogóle w ostatnich latach. W związku z tym zapowiada się przeciekawy wyścig, i ci z Was, którzy są zainteresowani śledzeniem. Kolarskiej taktyki, tego, jak poszczególne drużyny podchodzą do rozgrywania wyścigu, naprawdę polecam śledzić ten wyścig, polecam ten, śledzić ten wyścig uważnie, ponieważ mogą się tutaj dziać naprawdę ciekawe rzeczy. Owszem, może być tak, że na przykład Adam Jacks e, będzie miał wyraźną fizyczną przewagę nad resztą stawki, zobaczymy, ile go kosztowała choroba podczas końcówki turu. Ale, no, tak patrząc na to, co się działo w ostatnich latach na wyścigach, no to Adam Jacks. Jest fizycznie zawodnikiem, który z nich wszystkich jeździ najszybciej. Obecnie i który prezentuje najwyższe tempo na podjazdach. Pytanie, czy charakterystyka podjazdów na WLC mu pasuje. Z drugiej strony, no tutaj liczy się ta wytrzymałość, którą również. Która, którą on również był w, stanie, e, był w stanie prezentować zobaczymy co pokaże Wout van Aert, jak on tutaj się spisze na tego typu trasie ma dwie czasówki, jest kilka etapów sprintersko-klasykowych więc powinien spisywać się dobrze i coś dla siebie w końcu powygrywać jeśli wspomniałem o właśnie tych etapach sprintersko-klasykowych, no to tak naprawdę sprinterów mamy niewielu, mamy Kiedena Growsa mamy Kokarda, no i na Należy tutaj, należy tutaj tak naprawdę liczyć. Należy liczyć realnie fanerta. Poza tym jest Quentin Hermans no i w zasadzie, w zasadzie tyle. Zobaczymy, kto tam się jeszcze, kto tam się jeszcze pokaże na, na, tych, na tych etapach. No i to w zasadzie. Mogę kończyć powoli tę zapowiedź yy, poza tym stwierdzeniem, które już tutaj pada w podtekście. To znaczy, tak, to będzie wyścig dla koneserów, to nie będzie wyścig wielkich gwiazd, w związku z tym on może przyciągać mniejszą atencję, mniej, nieco mniejszą widownię, no bo wiadomo, że ten pojedynek pogaczara z Winegorem, czy, czy z Ewent Tour de France był po raz kolejny, tak? Tour de France w tym roku był wyjątkowy, kolejny rok z rzędu Tour de France dostarczył niesamowitego poziomu emocji i gigantycznego poziomu sportowego na Giro mieliśmy ten, ten pościg Pogaczara za etapami, za wygraniem w ogóle w tym wyścigu za przygotowaniem się do dubletu natomiast tutaj nie mamy tych wielkich narracji, tutaj mamy taki sport po prostu, kolarstwo, sól kolarstwa, bardzo dobrych kolarzy, którzy jadą po życiowy wynik, no bo miejsce na podium wielkiego turu, czy wygranie wielkiego turu, które tutaj jest bardziej dostępne niż w ostatnich latach na wszystkich innych wielkich turach, bo nie jest zabetonowane, to jest szansa na przejście do historii, to jest szansa na rozwój kariery, to jest szansa na lepszy kontrakt i na no, sławę, chwałę, tak no bo właśnie, Podium Wielkiego Turu czy zwycięstwo Wielkiego Turu mmm, to jest rzecz wyjątkowa, nawet jeśli to jest ten trzeci tur w sezonie, nawet jeśli jest to ten odrobinkę mniej prestiżowy Wielki Tour e, niż Giro i Tour, e, to wciąż jest to trzytygodniowy wyścig kolarski. Szczególnie ciężki w tym roku ze względu, znów powtarzam, na te 60 tysięcy metrów przewyższenia, to jest wartością straszną. Zobaczymy więc, czy zawodnicy będą przytłoczeni tym faktem, i będą czekali na końcówkę, czy jednak podejmą, e, wietrząc właśnie szansę na super wynik, czy podejmą rywalizację od samego początku, e, czy będzie ściganie się e, również na tych etapach pośrednich, co bywa na, często na WLC, gdzie trochę wieje, gdzie jest trochę nie, trochę. Dy, dy, Gorszych dróg, albo z kolei jazdy prawie po autostradach w otwartym terenie i jakichś rozgrywek taktycznych, których tutaj jest bardzo wiele, bo właśnie tu już jest koniec sezonu trzeba zbierać punkty, trzeba walczyć o kontrakty, trzeba myśleć, tak jak wspomniałem, Mówi star o punktach w klasyfikacji drużynowej do w rankingu drużynowym, liczonym do rywalizacji o licencje euroturowe. Tych podtekstów, kontekstów na WLC zawsze jest więcej niż gdzie indziej, co więcej, nie wszyscy są tutaj w superformie. Niektórzy przyjeżdżają tutaj z innymi z innymi celami. W związku z tym to jest zawsze niewiadoma, co powoduje, że ten wyścig będzie nieprzewidywalny i ciekawy, choć realnie rzecz ujmując, no, dla szerszej publiczności, tak jak wspomniałem, nie przynoszący aż tak wielkich emocji, ale dla fanów kolarstwa. Zapowiada się święto, no i zamierzam świętować razem z Wami w formie takiej jak zawsze, czyli materiały YouTubeowo, podcastowe w dniach przerwy, ewentualnie po jakichś super ważnych wy wydarzeniach, ale raczej stawiam na dni przerwy, no i codzienne zapowiedzi, podsumowania na Facebooku, no i troszkę trollowania i shitpostowania na X-ie. no bo tam też czasami wrzucam jakieś ciekawe znaleziska, które po prostu wystarczy zrepostować i tyle. Um, oczywiście nie będzie aż tyle materiałów co z turu, no bo WLT nie dostarcza tylu materiałów co tur, więc to wszystko będzie troszkę krótsze, tak jak i ta zapowiedź jest troszkę krótsza. Ale to nic, e, cieszę się, choć najpierw czekam na rozstrzygnięcia w kobiecym Tour de France. Zatem, moi drodzy, dziękuję Wam uprzejmie, zapraszam do wspólnego śledzenia hiszpańskiej welty. Kłaniam się nisko, do zobaczenia, cześć!